kocham rodziców za to, że dali mi drugą szansę tak naprawdę. Bo w moim życiu nie było kolorowo. Byłem w domu dziecka. Zabrali mnie stamtąd na szczęście. Za to im najbardziej dziękuję i za to ich kocham. Kocham ich za wszystko. Za to, że dali mi taką miłość, że mogę mieć swoich rodziców i że są tak wspaniałymi ludźmi. Nie wiem, oni są dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważni i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Kocham za to, że dbają o nas, pomagają nam. Bardzo piękną rzeczą w rodzicielstwie zastępczym są momenty, kiedy dzieci przynoszą listy napisane własnoręcznie do rodziców, w których bardzo dziękują za to, że daliśmy im rodzinę, że staliśmy się rodziną taką kochającą się, że jest zupełnie inaczej i jest zupełnie inaczej niż oni sobie wyobrażali rodzinę, bo wiadomo, dzieci z rodzin zastępczych mają różne wspomnienia z domu rodzinnego. Bardzo mnie rozczuliła sytuacja w momencie, kiedy pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja w tym roku i najstarszy z dzieci przyszedł i przyniósł mi list, który miałam od razu wyrzucić. Miałam go nie czytać, ale pozwoliłam sobie zajrzeć do niego i było tam napisane, że w tym roku nie proszę o nic, dlatego że co roku, kiedy byłem w domu dziecka, chciałam mieć mamę i tatę i dom, a w tym roku to wszystko mam, więc nie proszę o nic. Na co dzień żyjemy tak sobie normalnie. Tak jak każda normalna rodzina. Różnica jest tylko taka, że jest nas dużo. Obecnie fizycznie w domu na co dzień przebywa 11 osób. Natomiast tak jak w każdej rodzinie dzielimy między siebie obowiązki, dzielimy troski, wspieramy się, przytulamy, bawimy razem, odrabiamy lekcje. Także życie nie różni się niczym od życia standardowej małej rodziny. Ta różnica to jedynie ilość osób. Każda chwila kosztem radości dziecka tak naprawdę jest na wagę złota dla takiego dziecka, które doznawało różnych złych doświadczeń. I każda chwila taka radosna jest dla nas jest bardzo ważna. Co jest najpiękniejsze, to że jest nas tak dużo, że jest wesoło. Dzieci przychodzą z dużymi potrzebami, ale bardzo szybko widać, jak one to nadrabiają, bardzo szybko, naprawdę. Czasami przychodzą i nie mówią nic, a po kilku miesiącach mówią pełnymi zdaniami, opowiadają przepiękne historie. Widać naprawdę ogromne postępy i zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie gdyby one były w domu dziecka, to do tego wszystkiego by nie doszło, bo to jest fakt, że to jest dużo pracy, bo to jest jeżdżenie po logopedach, po psychologach, ale widzę, jak te dzieci po prostu kwitną. One rozkwitają i to, co im dajesz, to naprawdę bardzo procentuje. Z naszego doświadczenia widzimy, że większość dzieciaków bardzo dużo jakby wzięła z tego okresu życia, który z nami przeżyły. Mamy już dzieciaki, które pozakładały swoje rodziny i jak obserwujemy te ich rodziny, to też jest dla nas dowód taki, że na tyle nam się to udało, że w tym momencie te rodziny funkcjonują, są zdrowymi rodzinami. Relacje między dziećmi biologicznymi a dziećmi zastępczymi są naprawdę bardzo pozytywne. Dzieci od początku bardzo się polubiły, już od pierwszych tak naprawdę zetknięć ze sobą, dopytywali jedni o drugich, kiedy zamieszkamy razem, kiedy się odwiedzimy, bo początkowo to były odwiedziny tylko. I tak naprawdę od początku utworzyła się taka nitka właśnie braterstwa. Jesteśmy braćmi i od początku też tak o sobie mówili. I w tym momencie, jak rozmawiamy często, nie wyobrażają sobie, żeby mogło być inaczej. Nawet często też dopytują, kiedy do nas przyjdą kolejne dzieci, kiedy będę miała na przykład siostrzyczkę albo braciszka, prawda? Albo też podczas jednego z reportaży w telewizji mój 5-letni syn zawołał mnie i powiedział: mamuś, ten chłopiec szuka rodziny zastępczej, właśnie takiej, jaką my jesteśmy. Wie, no i co w związku z tym? Mamuś, bierzemy go! Polecałbym, aczkolwiek myślę, że jest to, znaczy wiem, że jest to bardzo trudna decyzja i bardzo trudna praca, bo jest też dużo takich chwil, kiedy
Brakuje pomysłów, brakuje rozwiązań na jakieś konkretne sytuacje. Na pewno potrzebne są rodziny zastępcze. Nie jest to jednak zajęcie, że tak powiem, zajęcie brzydko brzmi, ale dla wszystkich. Bo to jest praca 24 godziny na dobę. Tutaj nie ma zwolnień chorobowych, że tak, znaczy teoretycznie są, ale tak naprawdę trzeba być zawsze w gotowości, bo może coś tam się wydarzyć i polecam dla osób, które chcą właśnie pomagać, mają w sobie dużo dobra w sercu i cierpliwości i chcą też pogłębiać swoją wiedzę, bo do tego jest potrzebna bardzo duża wiedza.